Dzisiaj studio SC Software stwierdziło, że dodadzą bardzo potrzebną rzecz do Euro Truck Simulator 2. Okazało się, że dodadzą dedykowane serwery, czyli konwoje. Co to dla nas oznacza? Oglądajcie ten odcinek do końca, bo na pewno zobaczycie mega ciekawe informacje. Zacznijmy od tego, że teraz Euro Truck Simulator 2 będzie bardzo porównywalny na przykład do 5M'a w GTA 5, czy na przykład MTA, Sampa, czy może serwerów Minecrafta. Teraz my będziemy mogli tworzyć serwery społecznościowe, czyli mój kanał Majstrz24 wraca do podwalin, bo zaczynał od tego, że opisywał serwery społecznościowe, które są teraz w Euro Truck Simulator 2. Od dzisiaj możemy tworzyć takie serwery dedykowane, więc dosłownie moim zdaniem kwestia czasu dnia, tygodnia, kiedy różne firmy hostingowe się tym zajmą i będziemy mogli kupić serwer, który będzie mógł działać 24 godziny na dobę i dosłownie będziemy mogli sobie wejść z kumplami na niego, kiedy tylko będziemy chcieli. A jeżeli chcecie sobie wejść właśnie na takie serwery i mieć takie serwery, to koniecznie musicie kupić Euro Trucka, najlepiej po taniości, na promocji na portalu Eneba, gdzie znajdziecie naprawdę gry o wiele taniej niż na Steamie czy tam w sklepie. A dodatkowo bijecie na kategorię symulatory, gdzie znajdziecie różne symulatory w różnych malutkich cenach. Oczywiście link w opisie klikacie i tam będziecie mieli też taką zniżkę lepszą ode mnie, różne formy płatności kupujcie. Teraz totalnie nikt nie musi odpalać komputera, po prostu to ciągle działa. Dodatkowo, jeżeli odpalimy sobie taki dedykowany serwer, to on będzie posiadał wszystkie, ale to wszystkie DLC, więc nie musimy, nie wiem, kupować jakiegoś nowego konta. Takie serwery na razie utrzymają tylko 8 osób. Oczywiście taki serwer też możecie odpalić na swoim komputerze, jeżeli na przykład macie pieniądze na prąd, albo macie na przykład bardzo stabilne łącze, ale zazwyczaj lepiej kupić to od jakiejś firmy hostingowej. Dodatkowo na serwer jest takie coś wprowadzone jak whitelista, tak to zrozumiałem przynajmniej z opisu SS Software, więc będziemy mogli sobie robić whitelistę, czyli taką listę graczy, którzy mogą wejść na serwer i listę graczy, które nie mogą wejść na serwer, więc to jest takie spoko, że na przykład nawet jak ktoś komuś przekaże hasło, to i tak nie będzie mógł wejść, jeżeli na przykład nie jest proszony na serwer. SS Software zapowiada, że będzie jeszcze więcej ciekawych narzędzi moderacyjnych, więc naprawdę wydaje mi się, że to może pójść w bardzo dobrą stronę. Wyobraźcie sobie, na razie 8 osób, później 16, będą na przykład możliwość robienia jakichś banów, mutów, na przykład wybieranie ludzi, dodatkowo może do tego powstać masę różnych modów. Wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, a ludzie poprzerzucają się z Trackers MP powoli właśnie na te serwery dedykowane, bo mają one ogromny potencjał. Wydaje mi się, że będą oni powoli szli w 16 graczy, później 32 i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest dla nich tylko kwestia czasu. Ja teraz obiecuję wam z tego miejsca, że jeżeli tylko będzie można kupić na jakiejś stronie hostingowej taki serwer, to kupię od razu dla swoich widzów jeden i zrobimy największy polski serwer ze społecznością, gdzie będziemy mogli sobie po prostu grać. Oczywiście będzie taki jeden dla osób moich widzów i jeden w mojej firmie, ale pierwszy będzie na pewno dla osób w mojej firmie. Więc jeżeli jeszcze nie dołączyłeś do mojej VS-ki, mojej wirtualnej firmy, która jest totalnie mega realna i się jeździ tam mega realnie i macie taki dział dyspozytorów, którzy dają wam trasy i taki dział kierowców i to wszystko odbywa się tak mega jak prawdziwy kierowca, to koniecznie dołączcie do mojej firmy. Link do Discorda w opisie, tam znajdziecie kanał Rekrutacja i już do firmy bardzo łatwo dołączyć. No a teraz jak jeszcze będziemy mieć serwer dedykowany, to jazda w firmie z dyspozytorem i tak dalej, full really. Bardzo polecam, nie zapomnijcie napisać w komentarzu, co wy sądzicie o tej aktualizacji. Czy wam się ona podoba, czy raczej wam się ona nie podoba? Czy dołączycie na największy polski serwer eurotrackowy u mnie, czy raczej będziecie jeździć dalej na Trackers MP, albo na konwoju z ziomkami? Zasubskrybujcie koniecznie kanał, nie zapomnijcie również zostawić łapeczki w górę, to również bardzo ważne dla mojego kanału. No i kochani, wbijajcie właśnie, tak jak wspominałem, na grupę na moją na Discordzie, Kuchenna Flota Majstrz24, jak i tą na Facebooku. To wszystko w dzisiejszym odcinku, bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, nara!